No jak wystarczy za 2000, jak można żyć? Pani żyje za 2000? No, nawet jest 4000 mało, bo... Na 4000, jest, 4000 najwięcej... Co taki emeryt może zrobić? No niech pan powie. No. Dlaczego to mamy? To mało lat pracy było? Ile było lat pracy u pani? 25. To chyba więcej powinno być. Fabryka stanęła, poszliśmy na zasiłek przedemerytalny, byłam chyba 8 czy 9 lat i z czego te emeryturę mieli obliczyć? Po prostu zabrakło pracy, bo zlikwidowali tam, zamknęli zakład, tak? Tak, no. Ile teraz trzeba mieć, żeby żyć godnie według pani, minimum? Ile pani musiała mieć? Teraz to nawet jest 4000 mało, bo... Na 4000 pani by nie przeżyła? A w sensie tak, żeby jakieś luksusy... Znaczy się przeżyć, tak, no ale leki, lekarz i to wszystko, to wie pan, no na tego... Na leki dużo idzie? No dużo idzie na leki, jest naprawdę. 400 chociaż? No nieraz i więcej. Jestem po operacji ucha, bo nie miałam... po operacji oka jestem, nie wiem gdzie to jest. No. Czy nie ma darmowych leków dla pani? Nie skorzysta pani? Ja nie korzystam, nadciśnienie się leczę. A służba zdrowia wygląda na NFZ? Da się coś dostać, czy trzeba prywatnie wszystko? Dobrze, że się pan nie leczy. Dobrze, że się... Niektórzy tu po 2 lata na rehabilitację czekają, jak nagrywam na przykład. Tak. Pani prywatnie chodzi, tak? Byłam prywatnie, bo jestem po operacji ucha. Okay. Zapisałam się prywatnie do okulisty i w tej chwili idę od lekarza i nie... już mnie tu nie przyjmą, tylko z powrotem na kontrolę trzeba iść prywatnie. Trzeba być zdrowym, żeby chorować, chodzić po tych kolejkach, po tych przychodniach. Procedury są najważniejsze. Dlaczego to długo trwa? Nie powinno być to od razu, że się dostaje? No powinno być, no, ale co my zrobimy? Na co jeszcze najwięcej? Co taki emeryt może zrobić? No niech pan powie. No. Czeka się na promocję. Na czym pan oszczędza? Każdą złotówkę liczyć. No dużo to na jedzeniu, wie pani, nie kupuje się tych droższych. Czy jakieś mięso, schab, jakieś te najdroższe, nie ma szans, jakieś takie... Czeka się na promocję, na takie właśnie to. Bo teraz prąd ma zdrożyć, gaz, woda po 50%. No to jeszcze straszą, że... Ja bym tak tanie, dlatego tu skazał do rządu nowego i nie ma nic. Te ulgi za PiS były, a te likwidują. Będą, jak pan myśli, zrobią te zniżki jakieś na te prądy i tak dalej? Coś tam obiecują, ale jak zrobią, to wie pani, skołują ludzi i co ma być, to będzie. Ile teraz trzeba mieć, żeby żyć godnie, według pana? Ile teraz emeryt powinien mieć? Ze 4,5. To wtedy by jakoś... Ale wie pan, że to większość ma po 2, 2,5 no, max. Tak, jeszcze mają. Ma, po 1500 dzisiaj nagrywałem. No. Tak. No, po 30, powiedzmy, latach pracy. Tak. Darmowe leki, takie rzeczy są? No są, ale też dużo mówią, a jak się pójdzie do apteki, to trzeba płacić. Nie, sama nie do końca. To nie do końca jest. To. 13 potrzebne, to 14, to 800. Bardzo potrzebne. Bardzo, czyli to wszystko zostawiam, tak jest. Bardzo zasilają, dobrze, że zostawili na razie, żeby nie zabrali. Nie zabieram. No nie wiadomo. Kogo na prezydenta, bo niedługo wybory za rok? Ma pan kogoś, jakieś już ulubieńca? No ja myślę, że... Jesteś tam z PiS-u taki? Z PiS-u to chyba ten były minister. Jaki czy... Nie. No kurczę, jakże on się nazywa. To minister wojny, no kurczę, jak gdzieś ten... Błaszczak. A.